W Świnoujściu powstaje największa w Europie Środkowej inwestycja w zieloną energię. Grupa Orlen rozpoczyna budowę pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Są pozwolenia, mogą ruszyć prace. Uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia na budowę. Mamy decyzję inwestycyjną. Rozpoczynamy budowę pierwszej morskiej farmy na Bałtyku o mocy 1200 MW. Bardzo duże przedsięwzięcie gospodarcze. 19 września podpisaliśmy pierwsze umowy na finansowanie tej inwestycji na 23 lata. Wartość 20 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić tą kwotę. 20 miliardów złotych. Zabezpieczenie tej kwoty nie są aktywa Orlenu. Zabezpieczeniem tej kwoty jest inwestycja. Baltic Power będzie w stanie wyprodukować czystą, dostępną energię, która może zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych. Niezwykle ważny dzień. Również dla tego miejsca, które chyba również było przewidziane do prywatyzacji. A więc port, który odkupił stocznię Gryfia w Świnoujściu, dzisiaj poprzez przetarg, który został zorganizowany i najlepszą ofertę złożył właśnie Orlen, dzisiaj rozpoczynamy niezwykle ważną inwestycję w postaci budowy portu offshore'owego. Pierwsza farma wiatrowa w Polsce ruszy w ciągu 3 lat. Będzie wytwarzać energię elektryczną odpowiadającą 4000 gigawatogodzin, czyli około 3% obecnej produkcji energii elektrycznej w Polsce. Pomoże to uniknąć emisji około 2,8 miliona ton CO2 rocznie. Instalacja fundamentów farmy rozpocznie się w 2024 roku, a w 2025 na farmie stanie 76 turbin wiatrowych Vestas. Żeby sobie zobrazować skalę tego, co się starzy, to proszę sobie wyobrazić łopatę, śmigło, które ma 38 pięter. Proszę sobie wyobrazić gondolę, tą serce turbiny offshore'owej, która waży tyle, co 17 w pełni załadowanych tirów. I to właśnie stąd, z tego pirsu, statki, które będą się musiały opierać na wzmocnionym dnie, żeby załadować to na siebie, będą to wywozić na pola offshore'owe i budować naszą niezależność energetyczną. Obecnie budowana jest już lądowa stacja elektroenergetyczna, która umożliwi odbiór energii z morza. Grupa Orlen rozpoczyna także budowę pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych. Inwestycja po zakończeniu prac w 2025 roku będzie jednym z najnowocześniejszych terminali w Europie. Jego nabrzeża i place składowe pozwolą na transport i montaż najnowocześniejszych turbin wiatrowych.